Zadzwoniło. Okej. Wczoraj w niedzielę byłem w Łodzi, żeby pobyć trochę z Arturem Kalbarczykiem, innym, popularniejszym ode mnie YouTuberem oraz jego gośćmi w Domu Technika, na pierwszym publicznym spotkaniu no, czegoś, co tam on już od dawna próbuje wytworzyć w Polsce. No i teraz podjął działania regularne, wrócił z Montrealu, rzucił wszystkie te tam swoje biznesy, ma jakieś pieniądze i rusza z kampanią po Polsce. Można to już ujawniać, więc ujawniam tym niniejszym. Zaplanował on i jego współpracownicy serię 10 spotkań w 10 miastach po Łodzi. Przyjdzie za tydzień w niedzielę 3, tak? 3 kwietnia bodajże, czy 4. Rzeszów, potem będzie Wrocław, potem będzie przerwa wielkanocna, a potem kolejne, potem Warszawa 24. No i to wszystko jest na ich stronie, którą podaję w opisie, również na ich profilu na Facebooku. Nie będę już tego powtarzał. Mam parę uwag na ten temat. To jest taka krypciocha, kryptoreklama. Kryptoreklama w zasadzie nie, bo kryptoreklama powinna być opłacona. Ja nie jestem opłacony. Na razie dołożyłem do wycieczki do Łodzi po to, żeby się temu przyjrzeć i żeby pogadać z Arturem. No i uwagi mam następujące. No po pierwsze, każda taka inicjatywa na tej naszej anachronicznej scenie politycznej jest cenna. Anachroniczna scena polityczna, anachroniczna, bo znaczna część Polaków jest w ogóle niereprezentowana. Ci, którzy nie liczą na to, że mogą być reprezentowani, zasilają no, nieaktywną część, nieaktywną połowę. Należą do tej nieaktywnej połowy, która po prostu nie głosuje, no i nie ma reprezentacji, no bo nie widzą swojej reprezentacji. Należą do nich także ci, którzy są zawiedzeni Konfederacją, czyli są antysystemowcami, ale Konfederacja jest niedobra, bo coś, tu są różne powody, żeby była niedobra. Agrounia jest niedobra chociażby dlatego, że reprezentowała do grudnia no, samych rolników i ich interesy. Rolnicy to mała grupa w tej chwili w Polsce, większa niż na Zachodzie. Tacy drobni rolnicy to jest nasz skarb. No ale jest ich za mało, żeby mogli coś stworzyć politycznie. Ponadto w grudniu na tym ich zjeździe politycznym pojawiło się dużo takich no, bardzo lewicowych polityków znanych już z poprzednich nawet dziesięcioleci, więc partia jest raczej nie dla, partia Kołodziejczaka jest raczej nie dla tej części antysystemu, która nie rozumuje tak właśnie komunistycznie, powiedzmy sobie. Ale to może być oczywiście cenna inicjatywa, bo każdy ruch na scenie politycznej jest dobry. Lewicowcy też muszą mieć reprezentację. No ja mogę na nich nie głosować, ale dobrze, że są jacyś lewicowcy na tej scenie. Ja to cenię. Artur Kalbarczyk uznał, że poza wyborcami Konfederacji czy poza wyborcami Agrounii, no, wśród antysystemowców są i tacy, którzy będą chcieli zagłosować na niego i jego inicjatywę. No i ruszył z nią, jak widać, z impetem. On ma za sobą już doświadczenia polityczne. Kandydował w 2015 roku z partii Korwin do z Konfederacji, z partii Korwin do Europarlamentu. Z partii Korwin kandydowała też szefowa tego stowarzyszenia, które teraz powołali. Nazywa się Patrioci Polska. Ona się nazywa Joanna Kuraszkiewicz i też na tych spotkaniach pewnie nie wszystkich się pojawi. Podobno Kalbarczyk się z Korwinem rozstał w nie najlepszej atmosferze i chyba nie zjednał sobie sympatii wśród no, otoczenia, na pewno wśród otoczenia Korwina. No ale to takie rozstania bez klasy nie są niczym nadzwyczajnym w naszej rzeczywistości politycznej i na tym naszym niskim szczeblu
i także w mainstreamie. No, klasa to nie jest akurat, niestety, w klasie politycznej naszej, w tym półświatku politycznym, to nie jest częste zjawisko i każdemu się może zdarzyć, że coś tam na kogoś nabrecha. W każdym razie Kalbarczyk wraca już samodzielnie. Potem się jeszcze wiązał, z tego co pamiętam, z partią taką Normalny Kraj Wiesława Lewickiego. Nie wiem, jak się rozstali i czy się w ogóle rozstali. No ale jeżeli zakłada coś własnego, to pewnie się rozstali. Ale oczywiście będę wdzięczny za sprostowania. Skierowane nie tyle do mnie, co do odbiorców. No, chodzi o to, żebyśmy wszyscy wiedzieli mniej więcej, jak jest. No i teraz właśnie ruszył z tym swoim pomysłem Patriotów Polska. Na spotkaniu w Łodzi publicznym, bo jeszcze były przedtem niepubliczne spotkania, czy mniej publiczne spotkania, Krzysztof Łukrza spotkanie w Warszawie prowadził, było tam no, z 50 uczestników. W Łodzi byli z kolei tacy, widać, oczytani, wykształceni, świadomi sytuacji, antysystemowcy, nieraz już zaangażowani wcześniej w jakieś inicjatywy takie antysystemowe, także w inicjatywy związane z Konfederacją, co wróży w pewnym sensie dobrze. No, to znaczy, że po prostu jest jakiś zasób ludzi aktywnych, którzy szukają sobie możliwości do spotkań, rozmowy, no i działania w przyszłości, a przecież wiemy, że te doły konfederackie są zaniedbywane przez górę. Na przykład no, wprawdzie Grzegorz Braun zbudował sobie jakieś tam zaplecze, chyba 200 działaczy ma Konfederacja Korony Polskiej. W każdym razie, no nie wiem, ilu się pokazało w Warszawie we wrześniu. Może ktoś też to badał i wie, to proszę o informację w komentarzu. No, 100 kilkudziesięciu chyba było na tym zjeździe. Natomiast no, widać, że doły są zaniedbywane, no bo chociażby Grzegorz potrafi zapowiedzieć się raz, drugi, trzeci w jakimś miejscu. Ludzie przyjeżdżają, nie miejscowi wcale, przyjeżdżają skądś tam, tak? A on nie pojawia się po prostu. No nie można olewać aktywu. Lepiej mieć mniejszy aktyw, ale nie olewany. I go nie olewać właśnie, tylko dbać o ludzi, bo bez aktywu w terenie to można ostatecznie zrobić sobie wybory prezydenckie, bo to się i tak robi pieniędzmi i mediami. Ale już wybory sejmowe, a na pewno wybory samorządowe, robi aktyw w terenie. Więc jeżeli ten aktyw ucieknie z Konfederacji, chociażby do Artura Kalbarczyka, no to w sumie dobrze, bo konkurencja na każdym rynku to jest dobra, dobra rzecz, naprawdę dobra rzecz. Teraz ta konkurencja będzie silniejsza, bo politycy się kręcą na półtora roku przed wyborami, tak ostro się kręcą, jedni wyczuli już okienko transferowe, rzeczywiście ono się już tutaj robi, inni walczą już o kształt list wyborczych, no z tym związany jest z tym między innymi także ze sprawami finansowymi, związany jest rozłam w partii Korwin. Wiadomo, że Januszowi Korwin-Mikkemu no nie zależy na tym, żeby jedynkę z Lublina miał Kuba Kulesza. Wolałby, żeby to był jego zięć, mąż Kory, Bartłomiej Pejo. No po pierwsze, a po drugie, no przede wszystkim tak naprawdę to Januszowi Korwin-Mikkemu opłaca się powołać nową partię. Nie wiem, czy to zrobi oczywiście, na pewno o tym musi myśleć, bo zawsze tak robił w życiu, jak tracił kontrolę nad czymś, także za moich czasów. I mądrze robił, bo jemu ta własna partia się opłaca. Jak ma poniżej 3%, to umie ją wykorzystać. Jak ma powyżej 3%, jak tam parę lat temu mu się udało w wyborach do Sejmu, no to dostaje subwencję i to jest subwencja jego. Jego i jego najbliższych. Nie do podziału, nie do rozszarpywania na razie liderów, po prostu jego. Więc lepiej mieć samemu na własny użytek 7 milionów, załóżmy, niż do podziału 28 milionów, bo te 28 milionów trzeba tam dzielić ciągle i trzeba się kłócić. I tam się te zmieniają, te większości na razie liderów. No dobrze, więc w każdym razie
zaczęła się walka wyborcza, już jest kampania przed wyborami, które może będą jesienią 2023 roku, a może ich nie będzie, bo może już nigdy nie będzie żadnych wyborów. No, z tym się trzeba liczyć, demokracja się przeżyła, nikt już do niej nie jest przywiązany. Naprawdę, już nikt nie jest przywiązany do demokracji. Jeżeli w Polsce się skończy, to może nikt, pies z kulawą nogą poza mecenasem Giertychem, się o nią już nie upomni. No więc o co walczymy? No właśnie tak, jedni reanimują jeszcze niszowe jakieś tam projekty, ale inni budują projekty jak Artur Kalbarczyk. No niszowe albo nie niszowe, to się okaże. W każdym razie konkurencja pobudza rozwój, konkurencja jest na rynku potrzebna i ja konkurencję popieram, dlatego no, chociażby teraz reklamuję, za darmo reklamuję inicjatywę Artura Kalbarczyka, mówiąc do Państwa. No i czekajmy, ale aktywnie czekajmy. 10 miast odwiedzi, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli zacznie coś się budować, jeżeli jego typowe dla każdego lidera rozbudowane ego nie zaciąży zanadto nad tym projektem, to ten projekt może mieć sens. Może mieć sens. Natomiast jeżeli ego Artura zaciąży, a on jest ciężki, bo ma prawie 2 metry wzrostu, to jest kawał chłopa, wyższy od Trumpa i dobry kandydat na prawdziwego lidera. No, Polska potrzebuje wysokiego, bo niskich mamy dużo, zresztą nie tylko Polska. No, Putin jest niski, Macron jest niski. No a my możemy mieć wysokiego. Będzie taki lider polityczny, może prezydent Kalbarczyk, będzie przytłaczał swoich rozmówców z ościennych i dalszych krajów. To naprawdę fajna rzecz. No dobra, to chyba tyle na dziś. Żadnych wielkich spraw, żadnych wojen, żadnych Ukrain, żadnych kryzysów, żadnego złota i dolarów, żadnych giełd, po prostu taki to właśnie pomysł dla antysystemowców. No tak. Aha, spotkania w niedzielę są w poszczególnych miastach. Zawsze o 15 są zaplanowane. Sale powinny pomieścić chętnych. Są zawsze na przynajmniej kilkudziesięciu uczestników. I oby to się udało. Ja życzę powodzenia. Proszę o kciuki w górę. Proszę o subskrypcję i proszę o komentarze. Mogą być oczywiście złośliwe pod moim adresem. Artura też. Jak najbardziej, proszę, ale zwłaszcza proszę jednak mimo wszystko wytykać konkretne słabości tego pomysłu, a nie tylko wyzywać nas tam od i tak dalej. Do zobaczenia.